dostałam kartkę, damy radę, proszę bardzo, z moim wizerunkiem od tutaj jednej z uczennic. Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej pod szkołą w Brzeszczach. Bardzo proszę, pani prezes. Szanowni państwo, to jest dla mnie dzisiaj bardzo wzruszający dzień, dlatego że to jest moja szkoła. Ja tutaj zaczynałam swoją edukację, tutaj przyszłam przed wielu, wielu laty do pierwszej klasy. Wracałam tu potem już pracując jeszcze i w gminie Brzeszcze i mam tutaj wielu przyjaciół i zawsze podkreślam, że moja droga do miejsca, w którym dzisiaj jestem, zaczęła się właśnie tutaj, w tej szkole, w szkole numer 1 w Brzeszczach. Dzisiaj to jest szkoła imienia Stanisława Staszica. Szkoła, do której rodzice przyprowadzili dzisiaj swoje dzieci po raz pierwszy, ale to jest zespół szkół. Wcześniej rozpoczynali tutaj swój rok szkolny gimnazjaliści. W tym zespole jest również przedszkole. I takich szkół dzisiaj w Polsce, w których rozpoczyna się nowy rok szkolny, jest bardzo wiele. Ja chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na dwie sprawy. Musimy pamiętać wszyscy, że dzieci to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja. I obowiązkiem państwa jest wspierać rodziców w edukacji, w wychowaniu dzieci i stwarzać takie warunki, żeby nauczyciele, pedagodzy, wszyscy pracownicy oświaty mieli godne warunki pracy i żeby zawód nauczyciela rzeczywiście był zawodem nie tylko szanowanym, nie tylko zawodem, do którego chcą przychodzić młodzi ludzie, doskonale wykształceni i przygotowani, ale żeby też był zawodem godnie wynagradzanym. I musimy pamiętać, że ta inwestycja w przyszłość właśnie zaczyna się tutaj, właśnie zaczyna się w naszych szkołach. Chciałam z okazji tego dzisiejszego dnia życzyć wszystkim uczniom, żeby to był dobry rok szkolny, sukcesów, żeby spełniały się marzenia tym uczniom, którzy rozpoczynają swoją edukację, żeby to był początek ich wielkiej przygody edukacyjnej, drogi, która będzie ich prowadziła do tych wymarzonych miejsc, zawodów, tam gdzie będą chcieli realizować swoją przyszłość już w dorosłym życiu. Tym, którzy będą w tym roku kończyli edukację i rozpoczynają rok szkolny, który będzie kończył ich edukację czy gimnazjalną, czy edukację licealną. Życzę, żeby spełniły się właśnie marzenia i dalsza droga edukacyjna była realizowana w tych szkołach wymarzonych, w tych zawodach, żeby zdobywali umiejętności tych zawodów, które chcą realizować, które sobie wybrali. Wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty życzę przede wszystkim właśnie tego, o czym mówiłam wcześniej, szacunku, godności, tego, żebyście państwo mieli satysfakcję z wykonywanego zawodu, bardzo trudnego, ale ważnego zawodu, który bardzo często zapominamy, że to jest misja, bo rzeczywiście wychowywanie młodych obywateli, wychowywanie uczniów, kształcenie uczniów. To jest naprawdę wielka, wielka rzecz i wielka odpowiedzialność. Życzę wszystkiego dobrego. Ale dzisiejszy dzień to jest też 1 września, kojarzy się nam wszystkim z rozpoczęciem II wojny światowej. Przy tej okazji chciałam powiedzieć kilka słów na ten temat. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywać pamięć o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Pamiętać, wyciągać wnioski. Z historii trzeba wyciągać wnioski. Ja pojadę po naszej konferencji do Oświęcimia, złożę pod pomnikiem kwiaty. Oświęcim to jest miejsce szczególne, miasto pokoju. I myślę, że właśnie z tej ziemi oświęcimskiej takie przesłanie o pokój i refleksja nad tym, czym była II wojna światowa, jest jak najbardziej uprawnione i powinno stąd płynąć bardzo wyraźnie to słowo o pokój, o budowanie wspólnoty, która będzie gwarantem bezpieczeństwa nas wszystkich, bo przecież tutaj z tej ziemi, na ziemi oświęcimskiej, nieopodal stąd, jest symbol tego, do czego może doprowadzić wynaturzenie własnych ambicji, chęci podboju innych, ten nazistowski, niemiecki obóz, który zagłady w Auschwitz-Birkenau przypomina wszystkim, jakie mogą być konsekwencje tego, jeżeli nie ma woli pokoju, rozmowy, dialogu i budowania wspólnoty. I dzisiaj również ten dzień powinniśmy pamiętać właśnie w tym dniu o tych, którzy zginęli, którzy polegli na frontach II wojny światowej, walczyli o naszą wolność i
żebyśmy mieli również te refleksje o tym, że pokój to jest rzecz najważniejsza, którą możemy mieć i wszyscy mamy obowiązek bardzo go strzec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań do mikrofonu. Dzień dobry, Wilna Jasińska. Pytania w imieniu redakcji Faktów TVN. Pani poseł, chciałam zapytać, kogo poglądy nie odpowiadały rzeczywistości? Czy Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy, którzy przekonywali, że jesteśmy kondominium rosyjsko-niemieckim i politykę z Niemcami prowadzimy na twarzy i na kolanach, czy Andrzeja Dudy już jako prezydenta, który mówi, że mamy dobre stosunki, dobre relacje z Niemcami? Po drugie, gdyby pani mogła odnieść się do polityki polskiego rządu wobec imigrantów. Czy wprowadziłaby pani jakąś korektę do tej oficjalnej, do tego oficjalnego stanowiska? I po trzecie, prosiłabym również o komentarz w sprawie tej wojny polsko-polskiej. Lech Wałęsa nie zostaje zaproszony na obchody sierpnia. Solidarność mówi, że pani premier powinna udać się do psychologa, a podczas dzisiejszych uroczystości na Westerplatte premier i prezydent w zasadzie nie podają sobie nawet dłoni, mimo że wcześniej prezydent mówił o Polsce bez podziałów. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć jedno. Jeżeli zaufają mi Polacy i będę miała wpływ na sprawy polskie, będę tworzyć polski rząd i odpowiadać za jego pracę, to na pewno będę zawsze kierować się interesem naszych obywateli, naszego narodu i będę prowadzić tak polskie sprawy również w polityce zagranicznej, żeby pozycja Polski, rola Polski była szanowana, była znacząca i żebyśmy byli podmiotem rozmów tych najważniejszych na forach międzynarodowych, również w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o sprawę uchodźców, Polska powinna przede wszystkim w tej chwili zadbać o tych Polaków, którzy mieszkają poza granicami naszego państwa, chcą wrócić. Wielu polskich obywateli, polskich rodzin, tych potomków polskich Polaków, którzy zostali na wschód wywiezieni, tam żyją, mieszkają, nie mają pomocy i wsparcia ze strony polskiego państwa, chcieliby tutaj wrócić. I naszym obowiązkiem, nas wszystkich, jest doprowadzić do tego, żeby każdy Polak, każdy, kto chce wrócić tutaj do swojej ojczyzny, mógł zrealizować te swoje marzenia. My oczywiście jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym również mówimy i pamiętamy i musimy wypełniać zobowiązania, które Unia Europejska podejmuje, ale jeżeli dzisiaj mówimy o kwestii uchodźców, to ważne jest, ażeby ta solidarność, którą podnosi się w tej chwili w tej dyskusji, była rozumiana i na ten sposób, że trzeba być solidarnym pomiędzy wszystkimi państwami Unii Europejskiej. My nie jesteśmy tak bogatym krajem, jak inne kraje, tak zwane stare kraje Unii Europejskiej. W związku z powyższym, jeżeli dzisiaj jest problem uchodźców, to musi być brane również pod uwagę możliwości poszczególnych państw członkowskich. I trzeba, żeby polski rząd, polska władza stawiała jasno i bardzo zdecydowanie tę kwestię. I wtedy szukać trzeba w Unii Europejskiej tych rozwiązań, takich rozwiązań systemowych, które rozwiążą bardzo bolący i palący w tej chwili problem uchodźców, ale jeszcze raz podkreślę, jeżeli mówimy o solidarności, to musimy też pamiętać o tej solidarności, która dotyczy i państw europejskich i również tych problemów państw, które nie są tak dobrze rozwinięte jak na przykład Niemcy, Francja czy inne te stare kraje Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się, czy o wydarzenia dzisiejszego poranka z Westerplatte, ja niestety nie widziałam relacji, więc nie mogę skomentować. Nie wiem po prostu, czy państwo sobie podali rękę, czy nie. Nie widziałam tego. Ale warto dzisiaj chyba pamiętać o jednym, że to jest ten dzień szczególny. Ja to mówiłam wcześniej też, że 1 września to jest dzień, w którym powinniśmy pamiętać, jakie znaczenie ma wspólnota i mówić o budowaniu wspólnoty. Dzisiaj w Polsce trzeba budować wspólnotę, a nie dzielić Polaków. I tutaj to są słowa, które chciałabym, żeby też pani premier usłyszała, bo ona bardzo często w ostatnich dniach podkreśla te podziały, dzielenie, próbuje w jakiś sposób nas dzielić. Nie, budujmy wspólnotę. Polska dzisiaj potrzebuje wspólnoty, nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez konkretne działania.
Monika Kalisz, TVN24. Dzisiaj pani premier Kopacz powiedziała, że nie można obrażać swojego kraju w imię wewnętrznych politycznych rozgrywek, w imię swoich własnych ambicji politycznych. Po pierwsze, czy pani się z tym zgadza i czy to było dobre miejsce właśnie na takie słowa? I druga kwestia, właśnie faktycznie pan prezydent i pani premier nie podali sobie rąk stojąc dosyć blisko siebie. Czy to nie jest taka wojna polsko-polska i czy to jednak pan prezydent nie powinien jako mężczyzna chociażby wyciągnąć tej ręki? Ewa Kopacz dzieli Polaków. W ostatnich dniach niestety w ramach kampanii wyborczej bardziej koncentruje się na walce wyborczej, walce politycznej niż na pełnieniu funkcji premiera polskiego rządu. Polska potrzebuje wspólnoty, potrzebuje tych działań, nie tylko deklaracji, ale przede wszystkim działań, które nas będą zbliżać do siebie. Te rowy, które powstały przez ostatnie 8 lat, będą zasypywane. Potrzebuje Polska wspólnoty, rozmowy i dialogu. I to jest przede wszystkim to przesłanie najważniejsze płynące z dnia dzisiejszego. Źle się dzieje, jeżeli taki dzień jest wykorzystywany przez premiera polskiego rządu do podnoszenia kwestii politycznych. Bo dzisiaj trzeba mówić o tym, co wydarzyło się w 1939 roku, jakie były tego konsekwencje. Trzeba wyciągać z tego wnioski i trzeba mówić właśnie o budowaniu wspólnoty i działać na rzecz budowania tej wspólnoty. Elżbieta Żywioł, Telewizja Polska. Mam pytanie dotyczące kopalni Brzeszcze. Co pani poseł uważa na temat ogłoszonego przetargu? Jednym z zainteresowanych jest Tauron, ale Tauron zakłada też zwolnienie połowy załogi. Czy pani poseł mogłaby się odnieść do tej sytuacji? Dziękuję. Wiem, że jutro mają się też odbywać rozmowy kolejne. Wiem, że ta sprawa jest cały czas omawiana. Ja chcę przy tej okazji podziękować bardzo serdecznie przedstawicielom Związku Zawodowego Solidarność, którzy bronią kopalni Brzeszcze dla tej miejscowości, dla naszej gminy, ale też dla całego powiatu i regionu. To jest bardzo ważny zakład pracy. Jest przygotowany przez związki zawodowe plan restrukturyzacji, plan, który był uzgodniony, który pokazuje, że kopalnia może być dochodowa, że to może być zakład pracy, zakład górniczy, który będzie już w najbliższych latach przynosił zyski, tylko trzeba woli ze strony rządu. Od stycznia, kiedy zostały podpisane porozumienia, niczego nie zrobiono. Rząd nie podejmował w ogóle tego tematu, nie ma pomysłu na górnictwo, ale ja chcę też bardzo wyraźnie podkreślić. To nie jest tylko problem kopalni Brzeszcz. My dzisiaj rozmawiamy o problemie całego górnictwa i nie ma strategii rozwoju górnictwa, nie ma ze strony woli, rządu woli i porozumień. Zostały zaniechania, nie podjęto żadnych działań konkretnych, zmarnowano 8 miesięcy. W tej chwili rząd próbuje stworzyć wrażenie, że jakieś kroki są podejmowane. Ale myślę, że przede wszystkim dzisiaj potrzebny jest spokój, rozwaga, podjęcie odważnych decyzji i wierzę w to głęboko, że kopalnia Brzeszcze, tak jak inne pozostałe zakłady górnicze i polskie górnictwo będzie miała przed sobą dobrą przyszłość. To jeszcze jedno pytanie, a co Prawo i Sprawiedliwość zrobi w momencie, kiedy Tauron zwycięży, wygra ten przetarg, no i będzie chciał zwolnić połowę załogi? Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili tutaj nie jest stroną, bo stroną jest rząd i stroną jest w tej chwili, rzecz jest po stronie Ministerstwa Skarbu Państwa. W naszym programie myśmy bardzo wyraźnie zapisali i tego będziemy się trzymać. I to będzie podstawa naszych działań, jeżeli chodzi o gospodarkę i o górnictwo. Dobra strategia, harmonogram działań, górnictwo jako podstawa polskiej energetyki. I na pewno jako dziedzina gospodarcza, gospodarki strategiczna. I to są te priorytety, które my mamy w swoim programie. Natomiast w tej chwili piłka jest po stronie rządu Ewy Kopacz. Ona narobiła zamieszania na początku roku, ogłaszając, że będzie likwidować kopalnię. Przecież pamiętacie państwo, w mediach ogłosiła, górnicy dowiedzieli się z mediów, również tutaj w Brzeszczach, że będzie kopalnia likwidowana. Potem, kiedy pani premier zorientowała się, że no jest chaos, górnicy zaczęli upominać się o swoje miejsca pracy. Na prędce próbowano szukać rozwiązań. Przygotowano porozumienie, które było kompletnie niedotrzymane. W tej chwili mijają kolejne terminy, czas upływa, nie ma żadnych decyzji. Dzisiaj rząd bierze odpowiedzialność za polskie górnictwo i bierze odpowiedzialność za sprawy polskie.
Bartosz Jastrzębski, Polsat News. Pani poseł, pytanie o Michała Kamińskiego, który stwierdził, że frontmanem tej kampanii parlamentarnej w Prawie i Sprawiedliwości jest pan prezydent Duda. Nie wiem, gdyby się pani odniosła do tej kwestii. A druga rzecz, żebyśmy wrócili jeszcze do kwestii uchodźców. Wczoraj premier Słowacji powiedział, że nie rozumie sytuacji, która się w tej chwili odbywa, że patrzy na obrazki, w których uchodźcy bez problemu wchodzą na teren Unii Europejskiej. Jaką ma pani teorię na ten temat i fakt, że są państwa jak Węgry i Bułgaria, które dają sobie z tym radę i są państwa, które po prostu zupełnie jakby nie respektują swojego prawa i przepuszczają tych uchodźców dalej? Ja słów Michała Kamińskiego komentować nie będę, bo nie warto. Ale mogę powiedzieć tak, że Platforma w tej chwili próbuje wykorzystywać w kampanii politycznej, w kampanii parlamentarnej pana prezydenta Andrzeja Dudę i próbuje stawiać, właśnie dzielić Polaków. I przestrzegam i uważam, że to powinniśmy przede wszystkim bardzo mocno upominać się, nie tylko politycy, ale też my obywatele, żeby partia, która rządzi, Platforma Obywatelska i PSL, nie wykorzystywała instytucji państwa w kampanii parlamentarnej, swojej kampanii partyjnej, bo Platforma zamieniła już rząd w sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej i teraz jeszcze próbuje wciągnąć w tę grę polityczną pana prezydenta. To są standardy Platformy Obywatelskiej. Więc z jednej strony słyszymy o tym, że pani premier mówi i apeluje o to, że trzeba dobrze rządzić, że trzeba być razem, podnosi różne kwestie, które mają wskazywać na to, że ona tutaj tak troszczy się o nas wszystkich obywateli, a z drugiej strony coraz większy chaos w państwie jest wprowadzany. Sytuacja uchodźców, to co dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej, moim zdaniem wymknęło się spod kontroli i rzeczywiście wymaga uregulowania systemowych rozwiązań. Mam wrażenie, że to co w tej chwili nam jest proponowane, to jest szukanie rozwiązań na takiej zasadzie szukania po prostu rozwiązania na dzisiaj, ale nie myśli się już o tym, co będzie w przyszłości i nie ma też rozwiązań systemowych. No i to jest problem, którego nie można pozostawić w ten sposób, że dzisiaj państwa zostają deklaratywnie zmuszone do tego, że mają przyjąć jakąś grupę uchodźców, tylko jest pytanie jeszcze co dalej, bo ten temat nie wyczerpie się poprzez to, że w tej chwili jakaś grupa uchodźców zostanie tutaj w Europie przyjęta. Trzeba myśleć o przyszłości tych ludzi, o bezpieczeństwie tych ludzi, trzeba myśleć, czy oni tutaj będą się mogli zasymilować. No i też prawdopodobnie ten proces napływu emigrantów będzie jeszcze cały czas, trwał. I nie ma dobrego pomysłu. Są państwa, które na własną rękę próbują sobie z tym poradzić, ale dzisiaj, jeżeli Unia Europejska apeluje właśnie o tę solidarność, o której tutaj mówiliśmy, no to trzeba, żeby Unia Europejska zaproponowała państwom skuteczne rozwiązanie sprawy i problemu, a nie przerzucała odpowiedzialności w tej chwili na poszczególne państwa. Widzę, że nie ma więcej pytań. Szanowni Państwo, o godzinie 14 w Oświęcimiu na Placu Kościuszki pani prezes złoży kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. Tam nie przewidujemy wypowiedzi dla mediów. Tutaj odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania i proszę uszanować szczególne miejsce i bardzo proszę o niezadawanie tam pytań. Tu była możliwość, każdy mógł zadać.